No, to była niezła przejażdżka. Hej, z tej strony Naczelna Szyszka Wszystkich Szyszek, czyli TV Szyszka, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować mój Szyszkomobil. Co to się porobiło? Szyszka kupił sobie jakąś starą, strupiałą Skodę. Otóż wcale nie, to nie jest tylko stara, strupiała Skoda. To jest stara, strupiała Skoda w najbiedniejszej możliwej wersji Fresh. Co skrywa ten pojazd? Zobaczycie za chwilę. A teraz zapraszam do oglądania. Oczywiście nie śmiejcie się z tej szmaty na blaszce, bo kurka, nie chcę, żebyście po numerach do mnie dotarli, także nie ma tak łatwo. No i wybaczcie, że noszę taki berecik. Wiecie, jeżdżę Skodą, no to musi być taki dziadkowy berecik. Bym potrzebował jakieś krzesło, bo tak stać to kurka, no średnio. Otóż jak wszedłem w posiadanie tego dosyć nietuzinkowego pojazdu? Otóż, jak pewnie wiecie, mam prawo jazdy, zdałem je, także potrzebowałem jakiegoś samochodu. No cóż, pomyślicie sobie, jakiś potwór V8, Audi. O kurwa! Otóż nie. Nie żadne Audi, nie żadne Volkswageny. No w sensie ta Skoda to też jest poniekąd Volkswagen, ale nieważne. Dlaczego Skoda? Tanie części, tanie ubezpieczenie, no w sumie w moim przypadku to wcale nie takie tanie. Jakość, a cena, no bo nie oszukujmy się. Skody górują w tej kategorii. Fabia jest to, jakby to powiedzieć, następca Skody Felici od 1999 roku. W tym konkretnym egzemplarzu mamy m.in. wersję kombi, bo ta Fabia to jest właśnie kombia. Co to oznacza? Nie będę mógł wyrywać panienek. Nie no, żartuję. Kombi jest bardzo praktyczne, jak pewnie wiecie. Ja tam nie patrzę zbytnio na wygląd. Dla mnie się liczy praktyczność. Praktyczne auto to jest dobre auto. Powiedziałem, że to jest najbiedniej wyposażona Skoda Fabia, jaka mogła tylko wyjeżdżać. Owszem, jest to prawda. Jest to pakiet wyposażenia Fresh, czyli no świeżość. No, że jest tak biednie, że aż świeżo w środku. Nie no, chociaż jest tutaj klimatyzacja, no i jest tutaj wewnętrzny obieg powietrza. Ale za to mamy niezły zbiór zaślepek na desce rozdzielczej, chociaż jest też podgrzewanie tylnej szyby. I co dalej? Silnik. Silnik jest to 1.2 HTP 3-cylindrowy. Kurde! Tak, możecie się śmiać, że Szyszka jeździ kosiarką. Ale uwierzcie mi, przy masie tego samochodu, który wnosi tylko 1 tona... Ile? Powtarzam, 1 tona... O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? W rodzinnym kombi... Oj, to panie, to się nawet zbiera. Panie, to się zbiera szybciej jak Maserati sąsiada. O, gdzieś to było. Pozwólcie mi, że przestawię tylko to cudo, żebyście mogli obejrzeć się z całej okazałości, bo tak to stoi tu w ciasnym miejscu. No, muszę po prostu wycofać. No to teraz przechodzimy do creme de la creme, czyli obejrzenie z tego samochodu z pełnej okazałości. Jak już mówiłem, jest to wersja kombi, czyli mamy tutaj wydłużoną dupę w sensie względem wersji hatchback. Już ten samochód występował też w 3 odmianach. Również ten samochód dzieli płytę podłogową z Volkswagenem Polo, także części są praktycznie plug and play z Polo oraz innych samochodów, które mają tą samą płytę, chociażby z Seat Cordoba. Seata chciałem kupić tak swoją drogą, ale jak widać mamy to. Jeżeli będą blury niekiedy, no to przepraszam, ale muszę niekiedy cenzurować dane wrażliwe na temat tego pojazdu. O, witam. Zatem wejdźmy sobie do wnętrza. O Boże! No i co my tu mamy? No co, bieda, bieda, bieda. Pierwsze co tutaj się rzuca w oczy, to jest strasznie, że tak powiem, szaro. Jest tutaj bardzo szaro z przodu. Oj, brudne dywaniki, zaraz będziecie marudzić, że kurdur, Szyszka nie dba o swój samochód. Dbam, zadbam o niego i to dosyć mocno. Okej, co możemy zacząć? Kierownica, tradycyjna Skoda. Oczywiście wiadomo,
Widać już na pierwszy rzut oka, że ktoś stosował tutaj prawilny styl jazdy, trzymanie kierownicy. Tak? Nie, tak. Tak nie wolno. Trzymamy kierownicę na trzymamy kierownicę zawsze za kwadrans trzecia. Także taki jest prawidłowy styl. Oczywiście rozjebane kratki wentylacyjne. W sensie tutaj mam tylko rozwalone. Może to ze względu na eksploatację. Ale nawet przyjemnie się to zamyka z takim fajnym plum. Miły gest. Lusterka, sterowane są z korby. Kurka, ustawiłem teraz sobie pod siebie. Teraz będę... dobra, never mind. O, tak chyba będzie git. Z drugiej strony jest to samo. Konsola środkowa. Mamy tylko podgrzewanie tylnej szyby. Reszta to zaślepki, ale wiadomo. Z czasem to się będzie rozbudowywać. Gdyż chcę przypomnieć, że wy również będziecie mieli wpływ na to, co się pojawi w tym samochodzie. Może to być webasto, jakieś LEDy, inne dodatkowe wyposażenie. Albo na przykład zmiana podsufitki. O proszę. Mamy tutaj opadającą podsufitkę spinaną na spinki. Takie wykałaczki do zębów. Radio widać nieoryginalne. Firmy Blaupunkt, model Tokio 110. Nawet jako tako daje radę. Ale co najlepsze, najlepsze jest to, że kurka, to radio nie jest do niczego przykręcone. Można sobie tak wyjąć, złodziej sobie wejdzie i weźmie. A później będzie, że hurdur, nie mogę słuchać radia Maria i tak dalej. No co, tradycyjny panel z nawiewami. Oczywiście uszkodzony, ponieważ nie działa mi tutaj pierwszy bieg. Ale nie chce mi się teraz wyciągać kluczyka, żeby wam zaobrazować. No dalej. Tutaj mamy schoweczek. Na śmieci obecnie, ale wiosną to posprzątam. Mam tutaj również nieoryginalne wyposażenie. Na przykład trójnik taki do gniazd zapalniczek. Mam też tutaj transmitter FM, kupiony w promocji za 11 zł. Skrzynia biegów, pięciobiegowa. Najbardziej upośledzona skrzynia biegów, jaką operowałem. Gdyż na piątce, jadąc 90 na godzinę, obrotomierz pokazuje 3000 obrotów. Zajebiście zestopniowana, naprawdę. Oczywiście istniały jeszcze modele, które miały 6-stopniową skrzynię biegów i czytając po forach, można dojść do wniosku, że 6-biegowe skrzynie mają lepsze przyspieszenie niż te 5-biegowe. Może kiedyś będzie tutaj tuning na 6-biegówkę. Nawet przyjemnie biegi wchodzą, lubią wypadać, no bo to schoda. Tunel środkowy klasycznie. Oczywiście jeszcze jedno, to jest wersja dla niepalących. Czyli nie mamy tutaj popielniczki, a gniazdo zapalniczki. Mamy taką zaślepkę do gniazda zapalniczki. O. Jest wersja dla niepalących, a tylko powiem, że ten samochód jest z 2003 roku. 2003 rok. Wszyscy gdzie jarali kiepy od kiepskich. I kurka, no co ja mogę powiedzieć? No, przyszłościowy samochód, naprawdę. Właśnie, schowek. Schowek jest klimatyzowany swoją drogą. Możemy sobie ustawiać poziom klimatyzacji tym pokrętłem. Jest też oczywiście plafonik. No i co? No chyba tyle z wyposażenia. Oczywiście cholerne korby. No i to chyba tyle. No i jeszcze jedno. Nie ma centralnego zamka. W sensie nie ma otwierania samochodu z pilota. Teraz będzie test siadania za samym sobą. Ła, kurde. Kopnąłem fotel. No, powiem wam. Jest tu elegancko. Jest tu autentycznie elegancko. Miejsca na głowę mam jako tako. Siedzi się nad wyraz przyjemnie. Co prawda trochę twardawe fotele, więc nie każdemu będą odpowiadać. No ale kurka, jest to samochód dla naprawdę całkiem sporej rodziny. Pięciomiejscowy, co prawda w dwóch albo trzech takich chłopa jak ja raczej bym nie chciał jechać. No wiadomo, to jest trochę kompaktowy samochód, ale autentycznie jestem pod wrażeniem, jak w takim małym samochodzie dało się zrobić aż tak tyle miejsca. A i bym zapomniał, co do tunelu środkowego, mam tutaj cup holder. Także jakieś picie sobie tutaj ustawię, jakiś, nie wiem, kubek, cokolwiek, albo tu pomiędzy pasażerami też mam jakiś cup holderek. No i no co ja mogę rzec? Co ja mogę rzec? No, zarąbisty samochód na wypady. Silniczek to już jest wspomniany 1.2 HTP, 3-cylindrowy, moc zawrotny 54 kunia mechaniczne. No i co dalej? A, zapomniałem wam powiedzieć. Ten samochód posiada komputer pokładowy. Nawet działający. Ale najwięcej tutaj robi bagażnik.
Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Autentycznie po złożeniu foteli jestem w stanie tutaj zmieścić jednoosobowy materac i zrobić sobie z tego jednoosobowy kamper. Naprawdę. A właśnie, zapomniałem co do tego tylnego fotela. Niestety nie jest to dzielona kanapa. Szkoda, moim zdaniem by to zrobiło największą robotę. No, oczywiście jeszcze zamontowałem tu sobie maskę z domu z papieru, którą wygrałem raz na jakiejś imprezie. No i co? I zapomniałbym o plafoniku. Autentycznie jest tutaj podświetlenie bagażnika. Z drugiej strony niestety jest zaślepka, ale mimo wszystko, pomimo tak biednego wyposażenia, jest autentycznie lepiej jak w Polonezie. No dobra, a jak to jeździ? No kurka, przejechaliście się raz z Skodą? Wiecie jak to jeździ, także myślę, że nie ma potrzeby teraz robić takiej przejażdżki. No dobra. Zapomniałem powiedzieć o spalaniu. W mieście ten samochód, pomimo tego małego silniczka, w mieście pod moją nogą pali około 8 litrów. A bak ma niestety tylko 32 litry. Tylko 32 litry. Także brak słów. Oczywiście na pełnym baku jesteśmy w stanie przejechać tam jakieś 500-600 km. Po włożeniu gazu to nawet jeszcze więcej. I to jest kolejna wada. Ten samochód niestety nie ma gazu. Dlatego no, muszę się niestety męczyć z tą benzynką E10. No i co no? Co zrobić? Dlatego podsumowując, za małą kwotę jesteście w stanie sobie kupić naprawdę zacny samochód. Na pierwszy samochód, no patrzcie mnie, bo to jest mój pierwszy samochód, ja mam się tym nauczyć jeździć, tak? Na pierwszy samochód jak najbardziej. Za ubezpieczenie nie płaci się aż tyle, jak na młodocianego kierowcę. Ja płaciłem coś tam około 3000 zł. Dlatego, czy warto? Myślę, że tak. Choć jak ktoś woli, niech się tłucze z biorkomem ze wściekłymi moherami. Dlatego moja rada, nie tłuczcie się z biorkomem, kupujcie se samochód. A nawet jak przyjdzie zima i będziecie chcieli se bokiem polatać, to załóżcie sobie jakieś łyse opony zimowe i sobie polatajcie po jakimś parkingu Tesco. Ale na własną odpowiedzialność. To tyle. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie, cześć.